jesteś tam? Tak, tak, pewnie. Okej. W każdym razie, te ciche dni. Wiesz, bez niej zapomniałbym nawet o własnych urodzinach. Może po prostu ją przeproś. Przecież właśnie... Okej. Co jest grane? Nic. A co? Myślami jesteś gdzie indziej. Mam trochę na głowie. Daj znać, jak będziesz chciała o tym pogadać. Jasne. Widzę niedobitki. Ilu widzisz? Tylko kilku. Chcesz sobie spróbować? Na pewno? Mam dobry dzień. Widzisz tamten znak? Czerwony? Spróbuj go trafić. To dobry sposób, żeby ich wykurzyć z kryjówki. Szlak. Pamiętaj o opadaniu pocisku. I o to chodzi. Hałas je przyciąga. Jesteśmy na patrolu. Pozbądźmy się ich. Daj sobie czas. Właśnie tak. Jeszcze kilku. Mam cię. Fajna zabawka. To już wszyscy. Jeśli chcesz jeszcze postrzelać, musimy iść dalej. Jasne. Skąd oni się biorą? Hordy lubią się tędy przemieszczać zimą. Zawsze zostawiają za sobą paru maruderów. Każdego roku wybierają tę samą trasę? Zupełnie jakby migrowały. Ciekawe czemu. No, ciśnienie atmosferyczne osiąga konkretną temperaturę. Kurde, nie mam zielonego pojęcia. Rzuć okiem na szopę. Chyba schodzą w dół. Po co? Martwy zwierz. Spójrz, przy tamtej ciężarówce. Jedzą tego jelenia. Pewnie są głodni.
Masz talent. Widzę trzech. Co ty na to? Pięknie. Wciąż widzę dwóch. Nabierasz wprawy. Tak. Jestem pod wrażeniem. Chyba czysto. Pewnie się tu kręcą. Mamy coś przy wyciągu narciarskim. Popatrz tam. Pod wagonikami. Przy wieży. Widzisz? Dobra robota. Poczujesz to. Opowiem o tym Joelowi. Jeszcze trzech. Mam nadzieję, że Joel miesza zupę. Pewnie się nie przepalił. Jest dobry w zabijaniu. Kucharz z niego do dupy. Zawsze wszystko przypalał. Ciankę, zupę, jajka. Nie umie gotować. Zostało jeszcze dwóch. Powinniśmy pozbyć się tych ciał, ale może lepiej je zostawić. Już żadnych nie widzę. Ja też nie. No dobra, wracajmy. Może Joel już jest. Jasne. Oddaj sprzęt. Dzięki do mnie. Od razu mi lepiej. Pewnie. Panie przodem. Nie powinienem nic mówić. Joel się o ciebie martwi. On nie ma powodów. Pewnie nie, ale z nim nie rozmawiasz, więc jest przekonany, że coś jest nie tak. Rozmawiam z nim. Same cześć i pa nie wystarczą. Okej. Spróbuję. Spokojnie, Koniki. To wy tam strzeliście? A nie dobitki. Eli wypróbowała moją lunetę. I jak wrażenia? Ta, niezła. Widzę, że nie wymieniłaś jeszcze strun, co? A miałam wymienić? Ta. Znajdziemy ci nowe. Ta. Widziałem tam sklep muzyczny. Powinni mieć struny. Dawno powinniśmy przeszukać te okolice. Ja tu zostanę. Co ty na to? Jasne. Oho, to nasz sygnał. Na pewno nie chcesz pójść? Śmigaj. Joel czeka.
czemu zawsze zgłaszacie się na tę trasę? Ma najlepszą kanapę ze wszystkich posterunków. Siadam przy kominku, wyciągam się. Magia. Nagle zafascynował cię posterunek? Po prostu sprawdzam, czy wszystko mam. Aha. Co tu robi dzikie światło gwiazd? To chyba Joela. Może nie potrzeba ci strun, jak dla mnie brzmi dobrze. Tak, brzmi pięknie. Idziesz? Jasne! Dobra, ruszajmy. Okej. Za mną, młoda. No to trafiliście na coś w czasie patrolu? Tylko na kilku, których widzieliśmy z góry. A ty? No wiesz, na dwóch biegaczy. Jesse mówi, że całkiem nieźle sobie radzisz w czasie grupowych patroli. Polecił cię nawet do patrolowania w parach. Myślę, że jesteś jeszcze ciut za młoda. Mało kto strzela tak dobrze jak ja. Mam też większe doświadczenie niż większość nowych rekrutów, słuchaj, którzy... jeśli myślisz, że jesteś gotowa, ufam ci. Okej. Dzięki. Ale zrób coś dla mnie i zacznij od krótszych tras, dobra? Zobacz, jak się na nich czujesz. W porządku. Pamiętasz jeszcze to... dzikie światło gwiazd, które tak lubiłaś? No. Znaleźliśmy z Tomim kilka numerów, kiedy sprawdzaliśmy szkołę. Spodobały ci się? No wiesz, to nie do końca mój klimat. Doktor Daniela Star jest dosyć... jest dzika. A to jak załatwiła kapitana Ryana w ostatnim starciu? Tak. No wiesz, totalnie sobie zasłużył, ale... no, ich ucieczka. To był fajny zwrot akcji. Zabawny jesteś.
Dobry plan. Gwiazdo, tylko bądź grzeczna. Jest i sklep muzyczny. Tak, widzę. Podsadzić cię? Dam radę. Tędy chyba nie damy rady. Co? Cholera. Kiedyś dało się tędy przepłynąć. Dobra, co teraz? No, jeśli chcesz, możemy spróbować przez ten hotel. No jasne. Znalazłam rzadką kartę w tamtym rowie. Wciąż je zbierasz? Co, zazdrościsz? Postaram się nie. Cholera. Chyba coś mam. Myślisz, że się zmieścisz? Warto sprawdzić. Ostrożnie. Co? Przeszłam! Poczekaj! No dobra. Szukam. Dzień dobry. No cześć. Pod wrażeniem? Nie. Jesteś za chuda. Musisz więcej jeść. Nie ma za co.
chyba widzę przejście, ale są zarodniki. Załóż maskę. Muszę. Jesteśmy sami. A jak na kogoś wpadniemy? Okej, dobra. Musisz być ostrożna. Jak przestaniesz nosić maskę, młoda, to w końcu wydasz się przed kimś postronnym. Nie ma mowy. Nikomu nie mówiłaś, prawda? Jessiemu, Dinie, czy... Oczywiście, że nie. Świetnie. Byłeś tu kiedyś? Nie, patrolowaliśmy tylko ulicę. Teraz myślę, że to był błąd. Może. Ślady po kulach są dość stare. Kiedy był tu ostatni patrol? Nie wiem. To ktoś z naszych? Nie. Z Jackson zniknęli tylko ci nastolatkowie w zeszłym roku. Ten jest za stary. Pewnie tu zabłądził. Tędy.
Jesteśmy na patrolu, nie? Dobra. Załatwmy ich. Mm-hmm.
Joel, chyba się udało. Chyba tak. Dobra robota. Nawzajem. Dobra, może odpuścimy na dziś szukanie tych strun? Wyjęłaś mi to z ust. Wydaje mi się, że musimy iść do przodu. To się może udać. Idę za tobą. Thank you.
mało brakowało. No, ale daliśmy radę. No jasne. W porządku? Poza tym, że się zestarzałem, nic, czego nie dam rady odespać. Wynośmy się stąd. Co robisz? A co, jeśli w środku są ze dwa purchlaki? Damy radę. To było coś, nie? Co? Jesse i Dina chyba się postrają, jak o tym usłyszą. W ogóle co z nimi? Są razem, tak? No, powiedzmy. A co? Słyszę, jak Jesse o tobie mówi. Nie, tylko się z Jessem przyjaźnimy. No, ja mam niezłe oko do takich rzeczy. No i nie tym razem. Zobaczymy. Żebyś się nie zdziwił. Dalsza rada się przecisnąć? Widzisz, co to? Co? Okej. Hej!
Dzięki. Tak. Hej, Joel. Hmm? To chyba oni. Ci, co zwiali w zeszłym roku. Masz rację. Jackson to cudowne miejsce, ale mieliśmy już dość opowieści o tym, że wszędzie indziej ludzie cierpią. Chcieliśmy ratować życia, mieliśmy dobre intencje. Nie minęła godzina, jak wpadliśmy na hordę. Pogryźli nas, postanowiliśmy pożegnać się z życiem, zanim się przemienimy. Powiedzcie naszym najbliższym, że nam przykro. Adam i Sydney. Zastrzeliłem ją, ale siebie nie potrafię. Jestem tchórzem. Adam. Jezu. Gdyby tylko byli odporni. Ty, słuchaj. Chodźmy po Tomiego, a potem zabierzemy te ciała do Jackson. O. Gdy zabrałeś mnie ze szpitala świetlików, powiedziałeś, że takich jak ja jest więcej. No, tak mi powiedzieli. Nigdy nie spotkałam nikogo odpornego. A ty? Może się z tym kryją. Jak ty? Wierzysz w to? Teraz chcesz o tym rozmawiać? Przemierzyliśmy cały kraj, żeby trafić do świetlików. Chciałam im zadać tyle pytań. Dlaczego zabrałeś mnie stamtąd, gdy byłam nieprzytomna? Prowadzili te swoje badania. I gdy zobaczyłem, że nic z tego, postanowiłem cię zabrać. Skąd wiedziałeś, że nic z tego? Może gdybyś dał im więcej czasu, wpadliby na jakiś trop. Eli. Lekarstwa nie ma, okej? Nie mogliśmy niczego zrobić, żeby pomóc tym ludziom. Wiem, że chciałabyś, żeby było inaczej. Sam bym chciał. Ale nie jest. Zabierzmy te dzieciaki do ich rodzin. Czy może chcesz jeszcze coś przegadać? Nie. Świetnie. Chodźmy.